Witam Cię serdecznie w 74. nagraniu 90-dniowego wyzwania. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak jest, że bogaci cały czas się bogacą, a biedni cały czas biednieją? Dlaczego tylko 5% społeczeństwa na świecie posiada 95% całego bogactwa? Teraz dam Ci bardzo prostą odpowiedź na to pytanie. Ponieważ osoby, które cały czas się bogacą, cały czas się rozwijają, cały czas dbają o rozwój osobisty, czytają książki, cały czas się uczą. Osoby, które zaś twierdzą, że wszystko wiedzą, cały czas, można powiedzieć, schodzą w dół. Dlaczego w Polsce ponad 8 milionów osób żyje w skrajnej biedzie, a nawet w ubóstwie? To osoby zawsze twierdzą, że one wszystko wiedzą. I tutaj Tobie chcę powiedzieć, bo wiele osób właśnie mówi, że weźcie chłopie za normalną pracę. A czy marketing sieciowy, czy MLM nie jest normalną pracą? Jest to, można powiedzieć, taka sama praca jak każda inna. Tylko tutaj pracujemy mądrze, a nie ciężko. Oczywiście cały czas trzeba dbać o swój rozwój osobisty. Jeżeli Ty dzisiaj pracujesz na etacie, nie będziesz się rozwijał, Twoja pensja gwarantuje, że będzie stała w miejscu. Czy Tobie na chwilę obecną pracodawca zagwarantuje, czy zaoferuje Ci coś takiego, że kupi Tobie samochód, za który Ty nie będziesz musiał płacić? Oczywiście samochód, który będzie Twoją własnością. W firmach MLM, w marketingu sieciowym masz taką możliwość wypracować. Otrzymasz samochód za wyniki. I nie dosyć, że Twoja pensja będzie z dnia na dzień rosła, taki samochód możesz wypracować. Dlatego zachęcam Ciebie, dbaj o swój rozwój osobisty, ponieważ to tylko pomoże Tobie dojść do bogactwa, nie tylko finansowego, ale również duchowego, i będą przed Tobą otwierać się coraz to nowe możliwości. Gorąco Cię pozdrawiam, zapraszam do jutrzejszego nagrania. Ciao!